Leży w pokoju. Rozwaliłem mu nos. Nie wierzę w ogóle, że ten drań mógł tu przyjechać. O! Możesz sama go o to zapytać. O! Cześć, tatuśku. Dzień dobry, Ewo. Wie, jak się nazywam? Co? Jej wierszyk z rozpoczęcia szkoły też pamiętasz? Po coś tu, łajdaku, przyszedł? Chcesz wszystko zniszczyć? Dałyśmy sobie radę bez ciebie. Ale ja nie chcę niczego niszczyć, po prostu chciałem zobaczyć dzieci. Zobaczyłeś? To teraz się wynoś i nigdy więcej nie wracaj! Nigdy! Wynoś się! Beata nic się nie zmieniła. Rządziła całą rodziną i wszystko musiało być tak, jak ona chce. Tato? Pannie młodej należy się pierwszy taniec z tobą? Nie! Wynoś się! A właśnie, że tak. To jest moje wesele i nie będziesz mi mówiła, co mam robić, wiedźmo. To ty się wynoś! Zrozumiałam, że to była jedyna okazja, by poznać prawdę o tej rodzinie. Musiałam się dowiedzieć. Nazwała się wiedźmą. Wiesz, że ci nie przebaczę. Mam tu gdzieś. Powiedziałam nieprawdę? Nie, powiedziałaś prawdę. A teraz powiedz mi wszystko. Dlaczego odszedłeś? Co się stało? Czy przez tą wiedźmę? Naprawdę chcesz wiedzieć wszystko? Tak, proszę. Od początku. No to na początku muszę ci powiedzieć, że miały piękne oczy. Kto? Pani Iza? Iza też. To, co później opowiedział mi ojciec Arka, było tak wstrząsające, że zmieniło moją całą perspektywę. To było tak pokręcone i niewiarygodne, że gdybym wiedziała to wcześniej, nie wiem, czy wychodziłabym za mąż za Arka.